I kolejny wydruk, 5 godzin, elegancko zrobiony. O kurde. Zobaczymy, jak tu się odklei. Myślę, że bez problemu, jak zawsze. Jedną ręką trochę ciężko, nie? A postaram. Cyk. Mamy podpory. Tam są takie otworki pogłębiane i kolejny wydruk elegancko zrobiony. Kolejny element, 4 godzinki, płyta dolna. O, dalej. Ciężko to oderwać. Jedną ręką, ale jest. Powierzchnia dolna jest naprawdę zawsze bardzo fajnie wyglądająca. Górna również. No i płyta do frezarki. Gotowa. To się nazywa wyczucie. Właśnie przyszedłem do warsztatu, a tutaj stół jedzie w dół i oczom naszym okazuje się, nie wiem ile czasu ten druk trwał, ale parę ładnych godzin. O, dobra, jest. 8 godzin. 8 godzin. Wszystko jeszcze ciepłe, więc zostawiam. Albo możemy zdjąć ze stołu i wtedy się szybciej wychłodzi. Gdzieś tam. No i proszę bardzo. Słuchajcie, klasa światowa, naprawdę. I najlepsze, wciśnięte, słuchajcie, dokładnie 100% tego stołu, z czego drukujemy dzisiaj. Easy PLA, Fiber Logi. No dobra, czyli kolejny set zrobiony. Tam leżą kolejne już wydrukowane, teraz trochę koloru dojdzie. I kolejna przemysłowa część, tym razem 7 godzin 40. Proszę bardzo, kurde, ale jest potężny wydruk. Już to sobie weźmiemy, żebym to mógł zawsze jedną ręką zrobić. Ok. Imo. Tak. Pewnie. Już popsułem, nie? Nie. Proszę bardzo. Tutaj w świetle będzie może lepiej widać. Naprawdę fajny wydruk. Tutaj jakieś podpory. I spodnia część. Może tutaj w świetle, zobaczcie. Naprawdę. Ta drukarka rozwala system. Świetna jakość. No i tyle. Jedziemy dalej. I kolejny wydruk. Długi. Długi, bo dużo elementów. Bardzo dużo detali. Więc dość skomplikowany ten wydruk. Oczywiście tutaj każda śrubka jeszcze ma. Nie wiem, mają od spodu również gniazda. Te mają od góry, a te wszystkie pozostałe mają od dołu, więc do tego sporo roboty. Ale wydruk pierwsza klasa, jak zawsze. Dzień dobry, witam Was tutaj w kąciku małego drukarza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rolek poszło i jestem na etapie drugiego projektu, który wykonuję z tej mojej playlisty, powiedzmy, USSA Design, czyli projektów, które chciałbym wykonać w 100%, bo to są po prostu genialne rzeczy. I dzisiaj nie będę tutaj mówił za dużo, czy prezentował Wam, jak ten projekt działa, bo na to zaproszę Was za jakiś czas na kanał Domi Drewno.
Tam to wszystko omówię, pokażę Wam w działaniu. A tutaj skupmy się na samym projekcie, ale pod kątem druku 3D. Więc patrząc, słuchajcie, na tego typu elementy, które jak widzicie, no, do małych nie należą, tak? Tutaj mamy jakieś 20 parę centymetrów. Tutaj następny jakaś tam prawie 20, jeśli chodzi o średnicę. To oczywiście ogranicza Was pole zadruku drukarki. Ja tutaj korzystałem znowu z KIDI tego pierwszego modelu X Plusa i to jest po prostu niezniszczalny taki koń roboczy. Filamenty Pela, zwyczajny Pela, czyli z serii Easy Pela, i to naprawdę Wam wystarczy do tego, bo te wydruki są naprawdę bardzo mocne. Tutaj mam element, który chciałem Wam pokazać. Coś, co pękło. To jest element, który jest tutaj, takie kółko. I to wszystko, słuchajcie, rąbnęło mi na ziemię. Jak rąbnęło na ziemię wraz z frezarką zamontowaną, to popękało, jak widać, w taki sposób. I może tutaj zamocuję. Spróbujemy to w jakiś sposób złamać. No, ręką nie ma sensu, bo się pokaleczę. Zobaczymy tutaj może jakiś klucz. Może tak. O, dobra. I to jest element, który był jednym z pierwszych elementów, które drukowałem z czarnego koloru. I powiem szczerze, że tutaj jeszcze dałem trochę za mało linii obrysu. Bo generalnie przy tych projektach tak z 5, nawet z 8 linii obrysu powinno być, ponieważ tutaj jest stosowanych bardzo dużo insertów wgrzewanych, ale również mamy tutaj, gdzie będą? Tu. Wkręcane mufy. I tu już widać, zobaczcie, jak grubo tych, mam tutaj coś do pokazania, mam, jak grubo jest tych linii obrysu i wtedy faktycznie te ścianki są na tyle mocne, że wkręcając takie mufy, no jest to super, super mocne. Jeśli tych ścianek obrysu jest za mało, to po prostu będziemy się wgniatać już w infill, wypełnienie, które oczywiście nie jest jakieś tam bardzo, bardzo gęste. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli zrobić taki element z 40-60% wypełnienia, czemu nie? Wtedy znowu super szybka drukarka, bo tego typu projekty, no to słuchajcie, jest parę ładnych dni druku. Patrząc na takie coś, to jest powiedzmy 8 godzin i na przykład 6 godzin. Na takiej drukarce, czyli teoretycznie w jeden dzień jesteśmy w stanie rano to zapuścić, po południu zapuścić drugi element i do rana mamy zrobione. Oczywiście wykorzystując pełne pole zadruku, możemy poukładać tych elementów, ale musimy być pewni również, że na przykład się nam coś nie wywali, nie? I tutaj muszę przyznać, że mam tu jakiś jeden element, który wydaje mi się, że pękł. Niech no zobaczę. Tak. Tutaj wbijałem śruby i pęknięte jest, już Wam pokazuję, mam tu jeszcze nóż. Pęknięte jest. Czekajcie, może uda się to rozwalić do końca. O, widzicie? Jest pęknięte. Tutaj po prostu wbijając śrubę, łeb był na tyle, powiedzmy, większy od tego, że no niestety rozwaliłem to. Miałem jeszcze jeden przypadek i to chyba, słuchajcie, w tym samym obiekcie nawet. Rozwaliłem, ponieważ jak to już przebijałem, to wbijając, jak walnąłem porządnie, to rozczepiło się w tą stronę. I to było chyba wszystko, to reszta to są podpory i to było wszystko, jeśli chodzi o
jakieś przygody z samym drukiem. Więc modele są super, super dokładne, bardzo, bardzo przemyślane. Włącznie z tym, że tu na przykład będzie frezarka, która będzie się... O, widzicie, cyk. Będzie się obracać. Jest tutaj taki cyrkiel zrobiony. Wszystko jest wzmocnione właśnie zarówno na te mufy wkręcane, jak i tutaj mamy pręty 12 mm stalowe. I dzięki temu, słuchajcie, to wszystko jest pancerne. I o to chodzi, nie? No bo jak będziemy tutaj frezować, tutaj sobie poluźnię, jak będziemy to frezować, to absolutnie nie może być do takiej sytuacji, nie można doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nam się coś przesuwało w trakcie pracy. Więc frezując na przykład jakiś wręg, frezujemy i nie może tutaj się coś poluźnić. Kolejną rzeczą jeszcze tutaj jest, zobaczcie, w tym miejscu mamy tutaj tuleje. Tuleje, które są z nacięciem i one, jak dokręcimy tutaj na chama przez ten klucz, przez tą śrubę, no to oczywiście frezarka nie drgnie w tym miejscu, na jednej stronie, na drugiej, i musiałem się trochę naszukać tych tulej zaciskowych, bo projekt jest zrobiony pod dokładne tuleje dokładnego wymiaru. To były chyba 10 na 30 na 12 w środku. I miałem problem, żeby to znaleźć. Później znalazłem gdzieś tulejki, które były ciut szersze i musiałem je przetoczyć. No ale to tutaj tokarka do metalu jest, więc to wykonałem i jest to pięknie spasowane. Co dalej? Jeśli chodzi jeszcze o druk. Pela jak najbardziej do tego celu wystarcza. Tutaj się nie obawiajcie, że kurczę, najtańszy filament, że to będzie za słabe. W tej postaci naprawdę jest to pancerne. Nic z tym nie zrobicie. Mając też te gniazda pod łby śrub, jesteście pewni, że tego nie przeciągniecie w drugą stronę. Mając na przykład takie elementy do mocowania, tych insertów jest potrzebne trochę. Więc tutaj może jeszcze jedna moja podpowiedź. Ja sobie oczywiście korzystam z takich zestawów, gdzie mamy tych insertów dosyć sporo, ale jeśli spojrzycie na ceny, to zdecydowanie AliExpress wygrywa. Dla wszystkich osób, które zajmują się konstruowaniem jakichś maszyn, inserty to jest rzecz super, super przydatna, bo to jest jedyny sposób na montaż śrub w tworzywie. Wkładamy insert, wgrzewamy go i mamy sprawę załatwioną. Tym bardziej te takie malutkie, gdzie nie ma muf takich małych. Są mufy chyba szóstki, ale czwórki, trójki, to wszystko działamy na insertach. I również jeśli chodzi o grubość materiału. Więc tutaj przestrzegam, że niestety na wszystkich, we wszystkich sklepach tutaj w Polsce, w które spojrzałem, to cena jest dowalona prawie dwa razy. Można skorzystać z Amazona, tam jest kilka fajnych miejsc, ale na AliExpress, no, faktycznie od producenta ściągając, mamy cenę ponad dwa razy niższą niż w Polsce. Więc taka moja rada, robiąc takie rzeczy, pomyślcie o tym wcześniej i po prostu zróbcie zakupy na kilka rodzajów tych insertów. Na pewno będzie zdecydowanie taniej. Czy to wszystko? Tutaj jeszcze wam pokażę jeden projekt, który za chwilkę będzie robiony. I tutaj mamy znowu gwint. I gwint wewnętrzny, zewnętrzny. Jest to skręcane. Sprawdźcie również wasze drukarki i ustawienia druku i ustawienia samego filamentu z tolerancją. Bo jeśli te elementy mają chodzić tak jak tutaj, czyli
jeden element jest, nie wiem, wkręcany w drugi, czy przesuwany w jakiś tam sposób, to te wszystkie rzeczy powinny chodzić niezbyt luźno, ale też niezbyt ciasno, bo no, później będziecie się męczyć, żeby to przesunąć, a jeśli będzie za luźno, no to będą luzy, będzie to wszystko latało, a tutaj musi być praca dokładna. Więc również trzeba być pewny tego ustawienia drukarki, żeby to wszystko ruszyło i później, żeby po prostu nie marnować materiału. Więc najpierw zróbcie sobie testy dokładności, testy tolerancji, a później oczywiście już można drukować takie duże elementy. To chyba wszystko. Link do tego zestawu będziecie mieli w opisie. Do czego mogę Wam dać link jeszcze? No oczywiście do pustych pudełek Easy.pl z Fiberlogy też Wam dam link. Do Kidi dam Wam, chociaż jest już Kidi 2K X Plus i 3K X Plus. Ta trójka, tam oni coś chyba wstrzymali sprzedaż, więc tutaj ostrzegam, ale dwójka sam bym z chęcią gdzieś wciągnął, bo to będzie lepsza oczywiście niż ta, ale ta i tak to jest po prostu kapitalny sprzęt. Tyle, dziękuję i widzimy się już niedługo. Mam coś ciekawego, bardzo ciekawego. Mam bardzo ciekawą drukarkę, która będzie miała dwa ekstrudery niezależne, ale czy będzie można miksować kolory lub też materiały, ale co bardzo ciekawe, nie będzie tam robionego tak zwanego purge block, czyli takiego elementu do czyszczenia, tylko filament będzie bezpośrednio wtryskiwany w jedną dyszę. Genialna rzecz, ale to jeszcze troszeczkę, bo karton dziś dopiero przyjechał. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.